okazuje się, że przy wartościach w sporcie mówienie o tenisie jest jak najbardziej uzasadnione, bo tenis niesie ze sobą, pani Kasiu, ogrom wartości, zwłaszcza jeżeli mówimy o momencie, kiedy pani kariera była u szczytu, a my w rzeczywistości historycznej byliśmy zupełnie gdzie indziej w naszym kraju. Oj tak, to rzeczywiście trzeba było niesamowitą mieć w sobie determinację i ta wiara, o której już mówiłam tak często i będę to podkreślać. Wiara w siebie, w swoje możliwości. Idziemy naprzód. Może się walić, może, ale my wierzymy i idziemy naprzód. Odwaga też jest niesamowicie ważna. Nie bać się podejmowania ryzyka. Być cierpliwym w drodze do osiągania swoich celów, wyznaczonych celów. One nie przychodzą od razu. One po prostu, na nie trzeba zapracować. A w tej drodze spotykamy różne przeciwności, różne momenty, różne sytuacje, różnych przeciwników, różne otoczenie. Musimy to zaakceptować, że tak wygląda droga do sukcesu. Pani Katarzyno, trudno nie zapytać, bo skoro mówimy o olimpiadzie, trudno nie zapytać o Igrzyska Olimpijskie, bo jest pani pierwszą Polką olimpijką z Barcelony z 1992 roku w tej dyscyplinie sportu. Oj tak, to było ogromne przeżycie i rzeczywiście wprowadzenie, zainicjowanie w ogóle tenisa, który przez to, że nie był olimpijski w naszym kraju, był tak mocno zrzucony do tej ostatniej szuflady zainteresowania i tak mocno niechciany przez władzę. To był ogromny przełom, żeby właśnie ten tenis zaistniał, żeby ta władza zobaczyła, aha, to może wtedy zacznie trochę inaczej myśleć. To nie było już dla mnie, dla mojego pokolenia. Ja i moje koleżanki zrobiłyśmy ten przełom, bo dziewczyny w deblu zainicjowały. Więc tenis kobiecy został zainicjowany w 1992 roku, zarówno w singlu, jak i w deblu. My jechałyśmy z biednego kraju, gdzie nie było stać nawet na jedną osobę, żeby z nami pojechała. Ja za prywatne pieniądze swojemu tacie musiałam bilet kupić, żeby zrobiono go kierownikiem. Kolejne pokolenia już jechały ze sztabami, z ekipami, czyli to, o czym powiedziałam, normalnie. Więc myślę, że to był moment przełomu, ale właśnie proszę zobaczyć, jakie były później konsekwencje, że tenis mógł się zacząć w naszym kraju pięknie rozwijać i dano mu te możliwości. Ale w latach 80. było inaczej zupełnie. Na polsportowskich rakietach drewnianych, a pani koleżanki uciekały bardzo szybko daleko. Oj tak, to było niesamowite. Tak jak już tu wspominałam wspaniałym młodym ludziom, którzy siedzieli i słuchali, że wiele lat mi zajęło to, żeby to zrozumieć, no bo ja nie rozumiałam, ja byłam najlepsza, ja czułam potencjał, miałam możliwości, miałam ambicje, determinację, sfiksowanie, miłość, pasja. I co? Ja, władza? Dlaczego ja? Jak może ktoś rządzić mną w ogóle? Dlaczego ja się nie mogę rozwijać? Tak? Dlaczego tutaj nie ma tego sprzętu? Dlaczego? To było bardzo trudne, bardzo ciężkie, jechania z krajów, w którym nic nie ma, do krajów, gdzie jest kolorowo, czyli tak jak u nas jest dzisiaj. I z tymi przeżyciami ja musiałam sobie radzić przez tyle lat. Ja dzisiaj już po tylu latach oczywiście mówię to z jakimś uśmiechem, mam dystans do tego. Natomiast jeszcze nie tak dawno wcale tak nie było. Ja byłam bardzo smutna. Ale może to właśnie przepracowanie i teraz pokazanie, jak bardzo ważna ta rola była i że ona musiała być. Tak jak ludzie przeżyli II wojnę światową. No ktoś musiał, ktoś walczył w pewnym momencie za wolność, żeby inni później mieli lepiej. Nie zmienimy biegu wydarzeń historii. Jest niesamowite, że doczekałam się czasów, gdzie mamy turnieje międzynarodowe, gdzie możemy oglądać tenis w telewizji, gdzie jest wsparcie niesamowite, bo tenis ma bardzo duże wsparcie finansowe. Są turnieje międzynarodowe, ale one są już. A był moment, od 2000, pamiętam, pierwszego do 2009, kiedy Ryszard Krause, jeden z najbogatszych, bądź wówczas najbogatszy człowiek w Polsce, stworzył ProCom Team pokolenia Agnieszki Radwańskiej i to jest taki złoty wiek możliwości dla tenisa polskiego, gdzie nasi najlepsi, młodzi, utalentowani mają nagle turnieje międzynarodowe w każdej kategorii w naszym kraju. I to jest piękne.